Grę super farmer stworzył polski matematyk Karol Borsuk. Celem graczy jest skompletowanie stada zwierząt. Jedna owca jest warta sześć królików, jedna świnia to dwie owce, a jedna krowa to trzy świnie. W ten sposób można podstawić odpowiednie zwierzęta i zbliżyć się do wygranej. Zobacz, mamy do rozwiązania układ dwóch równań: x równa się 3 oraz x plus 2y równa się 11. Zauważ, że znamy już pierwszą niewiadomą. Z pierwszego równania wynika, że x równa się 3. Teraz pozostaje nam jedynie wyznaczyć y. Możemy wykorzystać prosty sposób. W drugim równaniu, w miejsce x, podstawimy trójkę. Pierwsze równanie przepisuję bez zmian. Natomiast w drugim, podstawimy w miejsce x trójkę. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej. W drugim równaniu została tylko jedna niewiadoma y. To równanie jesteś już w stanie sam rozwiązać. Zatrzymaj film, i porównaj swój wynik z moim. Najpierw obu stronie odejmuję 3. Pierwsze równanie pozostaje bez zmian. Natomiast z drugim otrzymujemy 2y równa się 8. W takim razie, ile wynosi y, należy jeszcze podzielić przez 2. Ostatecznie otrzymujemy, że x równa się 3, a y równa się 4. Rozwiązaniem układu równań jest para liczb. W naszym przypadku jest to 3 i 4, co zapisujemy w taki sposób. Właśnie rozwiązaliśmy nasz pierwotny układ równań metodą podstawiania. Tym razem nie wiemy, ile wynosi żadna z niewiadomych. Wiemy natomiast z pierwszego równania, że x równa się y. W takim razie w miejsce y w drugim równaniu możemy podstawić x. Podstawiamy x w miejsce y. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą. 4x plus x równa się 10. Spróbuj rozwiązać je samodzielnie. 4x plus x to 5x. Skoro 5x równa się 10, to x będzie równe 2. Musimy jeszcze znaleźć y. Wiemy jednak, że y równa się x. W takim razie y również wynosi 2. Oto rozwiązanie naszego układu równań: y równa się 2 i x równa się 2. Pomyślmy jednak, co byśmy otrzymali, jeśli to w miejsce x wstawimy y. Sprawdźmy to. Tak więc podstawmy y w miejsce x. Po raz kolejny uzyskaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą: 4y plus y równa się 10. Zatrzymaj film, rozwiąż je samodzielnie i porównaj swój wynik z moim. Skoro 5y daje nam 10, to y równa się 2. Pozostaje jeszcze znaleźć x. x równa się y. W takim razie x również wynosi 2. Zauważ, że otrzymaliśmy dokładnie ten sam wynik. To oznacza, że nieważne, którą niewiadomo podstawiasz czy x w miejsce y, czy y w miejsce x, wynik zawsze będzie taki sam. Mamy kolejny układ równań do rozwiązania. x równa się y plus 4 oraz 2x plus y równa się 17. Rozwiążmy to. Ja będę podstawiał w miejsce x z drugiego równania x z pierwszego równania, czyli y plus 4. Podstawiamy. Zauważ, że tym razem w miejsce x wstawiamy całe wyrażenie, y plus 4, a nie pojedynczą liczbę czy pojedynczą niewiadomą. Dlatego y plus 4 wpisujemy w nawiasie. Masz równanie z jedną niewiadomą. Spróbuj rozwiązać je samemu i porównaj swój wynik z moim. 2 razy y to 2y, plus y daje nam w rezultacie 3y. 2 razy 4 to 8. Otrzymujemy, że 3y plus 8 równa się 17. Odejmuję stronami 8 i otrzymuję, że 3y to 17 minus 8, czyli 9. Skoro 3y równa się 9, to y równa się 3. Z kolei, skoro x to y plus 4, to x równa się 7. Czy otrzymałeś ten sam wynik? Teraz spróbujmy podstawić w miejsce y w drugim równaniu, y z pierwszego równania. Żeby to jednak zrobić, Musimy przekształcić pierwsze równanie. Odejmiemy czwórkę stronami. Otrzymujemy, że x minus 4 równa się y. Podstawmy teraz x minus 4 w miejsce y w drugim równaniu. Tak jak poprzednio, otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą. Rozwiąż je. Po czym porównaj swój wynik z moim. 2x dodać X to 3x. Po zdjęciu nawiasu otrzymujemy również minus 4. Teraz dodaję czwórkę stronami, 17 plus 4 to 21. Skoro 3x to 21, to x równa się 7. Skoro x równa się 7, to y będzie się równało 7 minus 4, czyli 3. Zauważ, że otrzymaliśmy ten sam wynik. I to niezależnie od tego, co stawialiśmy najpierw? Zauważ, że czasami, aby wykorzystać metodę podstawiania, będziesz musiał przekształcić jedno z równań. W metodzie podstawiania wyznaczamy jedną niewiadomą z jednego równania i podstawiamy ją do drugiego równania. Nieważne, którą niewiadomą wyznaczysz najpierw. I tak otrzymasz ten sam wynik. Gorąco Cię zachęcam do zobaczenia innych filmów dotyczących układów równań. Odwiedź również naszą stronę internetową.